Pierwszą znaną osobistością pochodzącą z Tuliszkowa był wymieniony jedyny raz w 1360 roku Piotr z Tuliszkowa. Wystąpił on w otoczeniu klienteli starosty generalnego Wielkopolski, a zarazem kasztelana poznańskiego, więzienny Spalowic. Towarzyszył namiestnikowi królewskiemu wraz z kilku innymi pochodzącymi z drobniejszych rodzin rycerzami z ziemi konińskiej. Od połowy XIV stulecia Tuliszków należał do drobnej rodziny rycerskiej, pieczętującej się trzema kamieniami na polu czerwonym. Herb ten znany jest z Księgi Brackiej świętego Krzysztofa na Albergu w Tyrolu i należał do Janusza z Tuliszkowa, kasztelana kaliskiego w latach 1403-1426. Nie wiadomo, jakie były początki jego kariery. Można jedynie przypuszczać, że należał do przedstawicieli nowej ekipy rządzącej. Prawdopodobnie był synem wspomnianego już Piotra. Od 19 czerwca 1403 roku występuje z tytułem kasztelana kaliskiego w kręgu osób należących do grona najwybitniejszych i znaczących urzędników ziemskich w Wielkopolsce. Pierwsze kroki na arenie dyplomatycznej Janusz Tuliszkowa stawiał w latach 1406-1409. Gdy posłował do wielkiego mistrza zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, potocznie zwanego Zakonem Krzyżackim. Walczył pod Grunwaldem i musiał się wybitnie zasłużyć, gdyż wkrótce potem otrzymał zarząd miasto Gdańsk. Był też jednym z sygnatariuszy aktu pokojowego, zawartego w 1411 roku w Toruniu. Dwa lata potem w Horodle potwierdzał akty Unii Polsko-Litewskiej. Dnia 9 listopada 1415 roku na zjeździe w Bieczu, Małopolska, został delegatem Władysława Jagieły na Sobór Powszechny do Konstancji. Do kraju powrócił w 1416 roku. Konsultował sprawy państwa z monarchą, kancelarią królewską oraz wielkim księciem litewskim Witoldem. Z Soboru był wysłany do króla czeskiego, późniejszego cesarza niemieckiego Zygmunta Luksemburskiego. Podróżował więc do Lyonu, potem do Sabaudi, gdzie tam tutejszy Amadeusz VIII obdarzył go orderem Koli Sabaudzkiej. W maju roku 1417 Janusz z Tuliszkowa ponownie przybywa do Konstancji. Tu dostąpił wielkiego zaszczytu, bowiem wybrano go na jednego z 24 stróży wolności i bezpieczeństwa, którzy dokonali wyboru papieża Mikołaja V. Konstancję kasztelan kaliski opuścił 17 maja 1418 roku. Rok później prowadził rokowania z królem duńskim Erykiem.
W styczniu 1420 roku pojawił się we Wrocławiu, gdzie Zygmunt Luksemburski miał rozstrzygnąć spór polsko-krzyżacki. Niestety, zabiegi dyplomacji polskiej nie odniosły spodziewanego sukcesu. W tym czasie w Kancelarii Królewskiej w Krakowie do głosu doszła nowa ekipa, grupa powiązana z rodem Szafrańców. Janusza oskarżono i postawiono w dniu 22 lipca 1420 roku przed sądem w Łęczycy. Jednak winy nie dowiedziono i nie wykazano, że przekroczył on swoje kompetencje. Kasztelan powrócił do dyplomacji i już w roku 1422 prowadził rokowania graniczne z Węgrami. Zmarł prawdopodobnie po 11 lutego, a przed 16 maja 1426 roku. W jaki sposób dokonała się zmiana stosunków własności w mieście, nie wiemy. Niewykluczone, że przeszło ono w ręce rodu Zarembów drogą prawa bliższości, kaduka poprzez ożenek. Właścicielem miasta na początku XVI stulecia był Jan Zaremba z Kalinowej, starosta generalny Wielkopolski. Od czasu do czasu jako namiestnik króla rezydował w Tuliszkowie i tu wystawiał dokumenty. Kolejnymi posiadaczami Tuliszkowa byli Czarnkowscy, Herbu Nałęcz. Jak długo trzymali te dobra, nie wiem. Po Czarnkowskich dobra tuliszkowskie przeszły w posiadanie Opalińskich. Pierwszym reprezentantem tej rodziny i dziedzicem tego klucza był znany nam Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański. Tuliszków wraz z okolicznymi wioskami stanowił wiano jego żony, Teresy Czarnkowskiej. Po Krzysztofie Tuliszków przejął syn Piotr Adam, który z bratem Janem Karolem w 1667 roku dokonał podziału ojcowizny. Po Opalińskich miasteczko przejęli Różkowscy, co zostało potwierdzone w dokumencie z 1660 roku. Jednak jak się okazuje, jeszcze w latach 1681-1682 Tuliszków stanowił własność Piotra i Jana Karola Opalińskich, potomków Teresy Czarnkowskiej z pierwszego małżeństwa. W schyłkowym okresie Rzeczypospolitej Szlacheckiej miasto wraz z kluczem okolicznych miejscowości stanowiło własność Józefa Mycielskiego 1733-1789, wojewody inowrocławskiego i starosty konińskiego. Ekonomiczna, polityczna i towarzyska pozycja Mycielskich była bardzo wysoka, co znalazło wyraz w ich rodzinnych koligacjach z tak znakomitymi rodami jak Jabłonowscy, Leszczyńscy, Opalińscy, Radziwiłłowie, Zamojscy, Wiśniowieccy.